Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. 5 lutego w Nysie odbyło się spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, podczas którego odbyła się prezentacja bonu rządowego, a także dyskusja nad wprowadzonym w Nysie bonem wychowawczym. Jestem pełna uznania, że samorządy z własnej inicjatywy, to podkreślam, z własnej inicjatywy, niczym nie przymuszone, proponują właśnie bon, proponują własną taką politykę rodzinną, przeznaczając na to własne środki. Przecież z tych środków mogliby jakieś inne cele infrastrukturalne realizować, a inwestują w rodzinę, bo myślą dalekowzrocznie, dalej niż jedna kadencja. Myślą o tym, żeby poprawić dzietność w Nysie, która jest bardzo niska. Więc myślę, że należą się wyrazy naprawdę uznania za te pomysły realizowane, za te uchwały, za ten bon nyski. Ale to nie jest jedyna dziedzina, w której takie innowacyjne rozwiązania są. Z dużym zainteresowaniem też słuchałam o tym, jak próbuje się aktywizować osoby bezrobotne, jaki jest realizowany pilotaż. To potwierdza tylko fakt, że nie zawsze pieniądze są głównym czynnikiem. Często pomysły, szukanie rozwiązań, aktywność plus do tego źródła finansowania mogą przynosić oczekiwane efekty. Chciałabym, żeby inne samorządy w Polsce też właśnie w swój autorski sposób realizowały politykę społeczną czy politykę rozwiązywania problemów społecznych. To było spotkanie przygotowywane bardzo krótko, bo niespełna 2 dni, natomiast bardzo owocne. Spotkanie, które pokazało, że Nysa na mapie walki o demografię, o dzietność jest bardzo znaczącym punktem. Poza pochwałami, które od pani minister usłyszeliśmy, jest też parę konkretów, które myślę, że będą skutkowały między innymi tym, że będziemy wspólnie pracować nad programem, którego efektem będzie budowa przedszkoli. Przedszkole nasze nyskie będzie taką, myślę, pierwszym namacalnym przykładem. Mieliśmy okazję jako samorządowcy przedstawić problemy związane z demografią na terenie gminy Nysa i z rozwiązaniami, które jako samorząd proponujemy i wdrażamy. Myślę, że pani minister z dużą uwagą wysłuchała naszych pomysłów, naszych planów na następne lata, na całą kadencję. Wyraziła swoje zainteresowanie, chęć współpracy, pomocy, wspierania. Myślę, że to jest najważniejsze dla samorządowców. Wsparcie ze strony rządu dla inicjatyw, które są podejmowane tutaj w Nysie lokalnie. Uznanie ich za słuszne, pomocne, wspierające politykę rządową, bo w tym wypadku nasz niski bon 500-złotowy można potraktować jako wspierający ten systemowy, ogólnopolski bon, wsparcie dla rodzin programem 500+. W sprawie nyskiego bonu wiemy, że świadczenia pieniężne dla rodzin mają być wypłacane do końca miesiąca. Przy pierwszym naborze pozytywnie rozpatrzonych zostało 247 wniosków. Drugi nabór rozpocznie się w kwietniu bieżącego roku. Rządowy bon dla Nysie co najmniej kilkanaście milionów złotych. Nysie, czyli mieszkańcom Nysy, ludziom z Nysy, z naszej gminy. I to jest bardzo ważne. Jest najlepsza inwestycja. Inwestycja w człowieka, bo Nysa to ludzie. Natomiast nasz bon, nyski bon, będzie wypłacany równolegle. Czyli nie ma żadnego ryzyka, aby te bony się wykluczały. Będzie bon rządowy plus bon nyski. Otrzymaliśmy 350 wniosków od mieszkańców naszej gminy dotyczących bonu wychowawczego. Z tych wniosków niestety około 100 odpadnie z przyczyn formalnych. Najczęściej niestety są to niewielkie zadłużenia wobec gminy, ale nie możemy już zmiany w regulaminie robić wstecz. Także niestety kolejny nabór jest w kwietniu. Zachęcam, zapraszam do uregulowania zadłużenia i składania wniosków w drugim terminie w kwietniu tego roku. Wiemy już, kto zagra podczas tegorocznego Święta Miasta w dniach od 20 do 22 maja. Dni Nysy zorganizuje Nyski Dom Kultury, który chce zapewnić rozrywkę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku na Dniach Nysy każdy znajdzie coś dla siebie, i dorosły, i dziecko. Będzie koncert Filharmonii Opolskiej w katedrze i będzie szaza. Będzie Don Wasyl i będzie afromental. Będzie chyży i będzie future folk. A dla dzieci 2 przedstawienia. Jedno w Domu Kultury, a drugie plenerowe na stadionie. Mnóstwo atrakcji. Zapraszamy. 6 lutego poznamy zwycięzcę 19. edycji Trytona Nyskiego. W
tym roku kapituła konkursowa nominowała Józefa Kamińskiego, Cezarego Prygę, Janusza Stajaka, Macieja Zycha oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, oddział rejonowy w Nysie. 4 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, której celem było zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru kolejowa Bema Piastowska Wolności. To na tym obszarze planowana jest budowa galerii handlowej. Członkowie komisji poświęcili blisko 3-godzinne posiedzenie analizie projektu planu tak, aby planowana zabudowa jak najlepiej komponowała się z charakterem Nysy. Budowa galerii coraz bliżej i to jest, myślę, informacja dobra dla mieszkańców Nysy. Są to miejsca pracy, jest to miejsce do zakupu, do spędzania wolnego czasu. Myślę, że też pożądane głównie przez młodych ludzi. Kolejny krok za nami, opinia architektów. Dobra opinia dbająca o to, aby ten budynek również nawiązywał do historii Nysy, aby był budynkiem ładnym, aby też wzbogacał wizerunek naszego miasta.